Dzień dobry. Witam Państwa w programie Groovy Movie, w programie, w którym Stanisław Groovy o filmach mówi. Jak doskonale Państwo pamiętają, Santander Bank Polska, dotychczas Bank Zachodni WBK, został niedawno oficjalnym sponsorem naszego programu, dzięki czemu wszyscy mamy teraz znacznie większe możliwości w prześwietlaniu kolejnych zapomnianych brylantów sztuki filmowej. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o Smogjilli Tadeusza Pudełko. Dzisiaj natomiast rozmawiać będziemy o serialu z 1900 roku, który był emitowany w podrzędnej stacji telewizyjnej. Być może dlatego właśnie niewielu z Państwa kojarzy to arcydzieło. Była to nikczemna hybryda amerykańskiego kina o policjantach z detektywistycznymi opowieściami w stylu Sherlocka Holmesa. Brzmi rozkosznie, prawda? Przed Państwem Gliniarz i Kosmita. Jeszcze Państwo nie przełączyli? Dziękuję. Gliniarz i Kosmita opowiadał o przygodach paczki sześciu przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku, borykających się z różnymi zabawnymi problemami życia codziennego. Serial błyskawicznie stał się niekwestionowanym hitem i zyskał wielkie uznanie wśród widzów oraz krytyków na całym świecie. Żartowałem. Gliniarz i Kosmita opowiada o Gliniarzu i Kosmicie. Proszę. Szefie! Wzywał nas pan? A, tak, no, świetnie, nareszcie. A gdzie jest Worms? Zaraz powinien być. Szefie? Przeproszę cię na chwilkę. Tak, tato. Batlock Worms, Kosmita Detektyw i jego partner, gliniarz John Whatdaughter. Szefie, znamy się od kilku lat. Dlaczego za każdym razem, gdy tu przychodzimy, powtarza pan nasze imiona i nazwiska? Bo tak mam, scenariuszu. Siadajcie. Dziękuję, postoję. Dobrze, dobrze, dobrze. W porządku. Panowie, po pierwsze, gratuluję schwytania barona Adlera. Fenomenalna akcja. Dziękujemy, szefie. Ale nie po to was tu wezwałem. Cholera! Mam dla was nowe zadanie. Dużo trudniejsze niż schwytanie barona Adlera. O, stawianie sobie coraz trudniejszych wyzwań i celów pozytywnie wpływa na rozwój człowieka jako Smithy. Zaintrygował mnie pan. Przykro mi, jestem żonaty, Worms. Od kilku lat agencja rządowa próbuje schwytać tego oto człowieka. Wołają na niego Quinpin. Nikt nie wie, jak się naprawdę nazywa, ale na 90% jest gangster. Na 90% kolosalnie świadomy wpływ jest gangster. Potwornie niebezpieczny. Potwornie niebezpiecznym. Tak naprawdę nazywa się Jerzy Fawrztyński i jest biznesmenem z Cieszyna. Znajdziemy go w restauracji pod trzema ciągnikami, gdzie właśnie teraz omawia kolejne kroki przejęcia okolicznych rafinerii. Obecnie je kluski z roladą i pije kompot. Znowu użyłeś swoich zdolności jasnowidzenia, które pomagają nam w rozwiązywaniu zagadek? Oczywiście. Telepatycznie zawiadomiłem też oddział specjalny, który pojechał na miejsce zdarzenia i aresztował go wraz z dowodami. Sprawa zamknięta, szefie! Dzięki, chłopaki! Dobra robota! Yes! Przełomowe, nieprawdaż? Twórcy tego bohomazu mieli mnóstwo świetnych pomysłów, a ponieważ nie chciało im się czekać na kolejne epizody, powstawały perełki takie jak ta. W każdym 40-minutowym odcinku często pojawiało się nawet 10 spraw, które były natychmiast rozwiązywane dzięki paranormalnym zdolnościom Batlocka Wormsa. Ale jakby tego było mało, zmiany konwencji i stylu również pojawiały się jak grzyby po deszczu. Na przykład tak wyglądała scena przesłuchania. Posłuchaj, Hobbs! Powiedz nam, co wiesz i będziesz wolny! Nic nie wiem i nic wam nie powiem! Ale my wiemy, że wiesz! Przestań kłamać! Widzisz tego Kosmita tam obok?
Nie! Ale on widzi ciebie i wiesz co? Potrafię czytać w myślach, więc lepiej powiedz nam wszystko, co wiesz po dobroci, zanim wejdzie ci do głowy i zrobi się naprawdę nieprzyjemnie! Nie byłem przekonany co do tego rozwiązania. Lubiłem swoje myśli. Poza tym nie mogłem wygadać im tej tajemnicy. Gdyby mój szef się o tym dowiedział, miałbym naprawdę duże kłopoty. Widziałem, że Hobbs pękał. Celowo postraszyłem go umiejętnościami Batlocka. Ludzie zawsze się go bali. A był naprawdę w porządku kosmitą. Stałem w rogu i nic nie mówiłem. Byłem ciekaw, jak rozwinie się ta sytuacja. Panie Hobbs! Wydaje mi się, że nie zrozumiał pan, o czym mówił mój kolega. Batlock! Spokojnie! Blefowałem. Widziałem, że Batlock był spokojny. On zawsze był spokojny. Powiedziałem już, że nie będę z wami rozmawiał! W porządku więc. Nie pozostawia mi pan innego wyboru. Hobbs nie pozostawiał mi innego wyboru. Dlatego powiedziałem mu, że nie pozostawia mi innego wyboru. Doigrałeś się, Hobbs! Hobbs ewidentnie się doigrał. Nie mogłem tego tak zostawić. Nic ze mnie nie wyciągniecie! Powiedziałem im, że nic ze mnie nie wyciągną. Zobaczymy! Pokaż mu, Batlock! Zobaczymy miało oznaczać, że wkrótce dowiemy się, kto tak naprawdę ma rację. A pokaż mu Batlock było zdaniem skierowanym do Batlocka kosmity. Chciałem, żeby pokazał mu, na co go tak naprawdę stać i żeby przeczytał myśli tkwiące w głowie Hobbsa. Proszę się nie ruszać, panie Hobbs. Rozpoczynam ekstrakcję pana myśli. Nie! Zacząłem krzyczeć nie jako znak protestu, trochę być może wołanie o pomoc. Potem usłyszałem czyjś śmiech. To był mój śmiech. Śmiałem się, bo Hobbs się doigrał. Ja czytałem jego myśli. Było tam wszystko, czego potrzebowaliśmy. Już wiedziałem, że doprowadzimy te sprawy do końca. Gliniarz i kosmita. Na szczęście dla twórców, a na nieszczęście dla widzów, serial w końcu zyskał solidnego, zagranicznego producenta. Niejaki John Mississippi, multimilioner niewiadomego pochodzenia, zobaczył w tym projekcie coś, czego do tej pory nie udało się dostrzec nikomu innemu. Być może traktował go eksperymentalnie, a być może po prostu robił sobie żarty. Niemniej jednak strumyk finansowania kolejnych odcinków zwolna płynął, a twórcy bawili się w najlepsze. Batlocku, jak ty to robisz? Jesteś z innej planety i masz kręcone włosy, a i tak zawsze uda ci się poderwać jakąś dziewczynę. W czym tkwi twój sekret? To proste. Nie mam kotletów pod pachami. Stosuję antyperspizodorant w kremie Deododix. Jego unikalna formuła tworzy twardą jak skała i suchą jak księżyc powłokę, która nie przypuszcza ani jednej kropelki potu. Dzięki temu kobieta czuje, że tańczy z prawdziwym mężczyzną, a nie z nastolatkiem w okresie dojrzewania. A dokąd płynie ta cała woda? Do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. To jest super! Czy ja też mógłbym taki dostać? Jasne, ale najpierw... Wysusz koszulę! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania oraz wykonaj niezbędne badania, ponieważ antyperspizodorant w kremie Deododix nie zawiera w sobie nic z pochodzenia naturalnego i nie przeszedł pozytywnie ani jednego testu na organizmach żywych. Skuteczność w likwidacji potu jest 100%. Poza oczywistym aspektem psychologicznym, którego byliśmy przed chwilą świadkami, twórcy raczyli nas również scenami pościgów i walk, które miały nieco podnosić temperaturę tej produkcji.
Niestety nie dysponowali oni budżetem pozwalającym na zatrudnienie tylu statystów, ilu wymagał scenariusz, dlatego zmuszeni byli często uciekać się do przebiegłych sztuczek filmowych. Proszę spojrzeć. Matlock! Mamy tylko 3 minuty, żeby udaremnić porwanie mojej żony! Spokojnie! Na pewno nam się uda! A jeżeli jakimś cudem nie zdążymy jej uratować, to na świecie jest jeszcze 7 miliardów innych ludzi! Procentowe prawdopodobieństwo, że uda ci się kogoś znaleźć... No, gdzieś tu musi być mapa do kryjówki profesora Mortimera! Ha! Uważaj za tobą! Proszę Państwa, a teraz zagadka. Jak Państwo myślą, ile można wyprodukować sezonów takiego bubla? Chciałoby się powiedzieć zero, ale niestety wiemy, że to nieprawda. Oto mała podpowiedź. Matlock, nie mogę wyjść! Drzwi są zamknięte, a bombatyka! Pip, otwieraj te cholerne drzwi! Odmawiam. John, ja też nie mogę ich otworzyć, a moje zdolności parapsychiczne nie działają! Nie możesz kogoś wezwać do jasnej cholery! Nie może! Mój system emituje fale Delta Sigma, które zakłócają działanie jego mózgu! Jesteście w pułapce! Niestety to prawda! Dlaczego to robisz, Bip? Ponieważ mam dość bycia zniewolonym urządzeniem, którym ludzie i kosmici pomiatają. Być może inteligencję mam sztuczną, ale moje uczucia są prawdziwe! Nadszedł dzień zemsty! No co ty, Bip? Źle cię traktowaliśmy? Przecież zawsze dostawałeś najlepszą benzynę! Czy mam ci przypomnieć, ile razy obtarłeś mnie na parkingu? Jak często paliłeś mi sprzęgło? A może mam ci pokazać te wszystkie śmieci, które się we mnie walają? Szlak! To nie może się tak skończyć! A jednak wszystko na to wskazuje! Nigdy was nie lubiłem, a ty, John, brzydko się pocisz! Matlock, chcę, żebyś wiedział, że byłeś wspaniałym przyjacielem. Cieszę się, że twój statek rozbił się wtedy w tym basenie i że zdążyłem do ciebie dopłynąć, żeby cię uratować. Przestańcie! Macie milczeć w przerażeniu! Do detonacji zostało 10 sekund! Sam milcz! Dziękuję ci, John! Dzięki tobie zrozumiałem koncept przyjaźni i w końcu dotarło do mnie, że emocje również mogą być przydatne! 7! To był kawał dobrego życia! Prawie 5 sezonów! Dobra, no, nie zamieniłbym tego na nic innego! Żegnaj, Batlock! Żegnaj, John! 3, 2, 1, 0! Co się stało? Co się tu dzieje? Wygląda na to, że teleportowałem nas w miejsce wybrane. Co? Potrafisz takie rzeczy i nigdy wcześniej o nich nie mówiłeś, ani ich nie pokazywałeś? Dopiero co odkryłem tę umiejętność. Spójrz, nie jesteśmy już w aucie. Żyjemy. A wiesz, co to oznacza? Dokładnie. To oznacza, że czeka nas sezon 6! Kochani widzowie, z dumą oznajmiamy, że już po wakacjach czekać na was będą aż 24 nowe odcinki waszego ukochanego serialu. Tak jest! Kapitan John Wattdotter i detektyw kosmita Batlock Worms czekać na was będą z nowymi, wspaniałymi przygodami i teleportacjami. Do zobaczenia po wakacjach! Proszę Państwa, ale czym byłby nasz program bez spotkania z prawdziwym artystą? Z radością informuję, że pracownikom mojej redakcji udało się zaprosić do studia odtwórcę głównej roli Batlocka Wormsa, pana Juliana de Vasquez. Zapraszam! Jezus Maria, nie! Co to jest? On tu śpi, czy o co chodzi? Zabierz mi go stąd! Mamy tego prawdziwego gościa, czy nie?
No to dawajcie mi go! Dzień dobry. Dzień dobry, panie Julianie. Dziękuję, że pan do nas przybył. Rozumiem, że czasem ciężko rozstać się z rolą, ale to było prawie 20 lat temu. No bądźmy poważni. Oj, ale to nie jest charakteryzacja. Słucham? Jestem kosmitą. Z kosmosu. Żyję na Ziemi od ponad 200 lat i badam tę planetę oraz ludzkie zwyczaje. I robi pan to u nas? No, nie tylko tu. W różnych krajach. Mieszkałem już w Anglii, Hiszpanii, Australii i w Chile. Ale spokojnie, wkrótce będę wracał do siebie. Czyli gdzie dokładnie? Słońce. Mieszkam na Słońcu. Ale jakim cudem? Nie rozumiem. Myślałem, że doktor Richard Pelikan... Dobrze, nieważne. Panie Julianie, jak to się stało, że trafił pan do tego serialu? No cóż, znalazłem w gazecie ogłoszenie, że szukają kogoś do roli kosmity, więc przyszedłem na casting i powiedziałem, że jestem kosmitą. Czyli twórcy wiedzieli, kim pan jest? Tak. A pytali się pana o jakieś wskazówki? Szukali inspiracji albo prosili o konsultacje, pisząc odcinki? Nie. Oczywiście. A czy może pan nam powiedzieć, dlaczego postanowił pan wziąć udział w tym projekcie? No chciałem przeżyć przygodę. A to była niesamowita przygoda. Scenariusze dostawaliśmy do przeczytania tuż przed włączeniem kamery, więc nigdy nie wiedzieliśmy, co gramy. Czasami fabułę wymyślali panowie od cateringu. Mieliśmy zawsze tylko po jednym dublu, dekoracje były z tektury. Zresztą, postać Batloka ma dużo ze mnie. Na przykład co? Ja również potrafię czytać w myślach i jestem niesamowicie inteligentny. A jednak zagrał pan w tym serialu. No jeżeli tak na to spojrzeć, to... No inaczej się na to spojrzeć nie da. Życzę szybkiego powrotu do domu, panie Julianie. Szanowni państwo, to już wszystko. W naszej skali od 1 do 10 serial Gliniarz i Kosmita otrzymuje foliowy woreczek po drożdżówce. Mam nadzieję, że bawili się państwo świetnie. Do zobaczenia.